Cześć, siemanko, z tej strony ja, czyli Kawson i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, miniaturki jak trąba. Tak, miniaturki jak trąba, wasza ulubiona seria z robienia miniaturek jak youtuberze. I od razu na wstępie proszę was, moi drodzy, żebyście napisali, jaki youtuber ma być w kolejnym odcinku, jak to mam robić miniaturki. A dzisiaj zrobimy sobie dwie proste miniaturki, czyli wchodzimy sobie tutaj ładnie na kanał Trąba Bomba, normalnie Trąba Trąba. I zrobimy, moi drodzy, dwie miniaturki takie fajne. Zrobimy twarz Minimajka, będzie na Google Street View, taka miniaturka jedna. I druga miniaturka, musieli wykonać te zadania w ciszy. I trzy kropki. Więc zacznijmy sobie najpierw od, no, Minimajka. Dobra, więc pierwsze co, to tworzymy sobie własne. I pamiętajcie, klikam tutaj tryb kolor RGB, żebyśmy mieli po prostu kolory, żeby to było kolorowe, nie? O to chodzi. Klikamy utwórz i mamy już ładnie szablon na grafika. I co potrzebujemy? Potrzebujemy dwa ujęcia, czyli pierwsze ujęcie tego samochodu Google Street View oraz Minimajka. Ja znalazłem zdjęcie Minimajka takie coś i Google Street View takie coś, ponieważ nie znalazłem po prostu lepszego ujęcia w filmie, więc mam po prostu coś takiego. I moi drodzy, co robimy? To możemy sobie usunąć jak najbardziej. Dobra, Google Street View będziemy potrzebować tak naprawdę nawet nie tyle, a tyle tak naprawdę z tego, więc to możemy uciąć. Minimajka na razie sobie usuwamy. I uwaga, co z tym robimy, żeby tutaj to się nam przydało tak naprawdę. Powiększamy sobie to, żeby samochód był widoczny i dajemy sobie go, nawet jeszcze trochę powiększamy, dajemy go sobie tutaj, żeby był po prostu samochód widoczny, że on jest w centrum praktycznie tego wszystkiego, nie? Tak, jest w centrum. Dobra, mamy go widocznego i co teraz robimy? Tutaj najlepiej zrobimy sobie po prostu przez środek, uwaga, plus minus nawet przez środek po prostu ucięcie, usuwamy sobie tą część, bo to jest tak naprawdę już nam niepotrzebne. I musimy sobie ten samochód wyciąć, czyli nasze standardowe wycinanie. Kopiuj, wklej, mamy coś takiego. I tu sobie dajemy jakiś cień na przykład. Tutaj zaraz to naprawimy, patrzcie, bo tutaj jest coś takiego, że to jest po prostu ucięte za rogiem, więc tutaj to po prostu usuwamy. O, usuwamy sobie tutaj. I tego jakby nie ma. Jakby tego części tutaj samochodu nie ma, tylko jest ta tylna część. To może lipnie trochę wygląda, no ale oni mieli o wiele lepsze ujęcie niż ja. Tutaj, jeżeli na przykład tego nie chcemy, to możemy sobie to po prostu usunąć, nie? I będziemy mieli jakby troszkę trudniej. Ja wam tylko pokazuję plus minus, jak to zrobić. Czyli dajemy sobie tutaj taki cień za samochodem. Krycie możemy troszkę zmniejszyć. Blask wewnętrzny można też dać, leciutki. I uwaga, to możemy już sobie scalić, bo to tak tylko, żeby podkreślić ten samochód. Nawet możemy jeszcze poczekać sekundkę i trzeba to, moi drodzy, Field Camera Raw, żeby to było bardziej takie jasne, żeby nabrało kolorów, czyli widzę, że to jest bardzo takie, temperaturę to ciepłe, więc temperaturę dajemy ciepłą, coś takiego, światła też jaśniej. I się bawię po prostu tutaj Field Camera Raw, żeby to było bardziej widoczne. Mamy coś takiego, już jest jaśniej. I teraz sam samochód też dajemy po prostu jaśniej, żeby był bardziej widoczny, przejrzysty i jak zwał, tak zwał. Ok, i samochód jest już widoczny bardziej. Dobra, z drugiej strony potrzebujemy Minimajka, czyli coś takiego. To zostawiamy, samochód możemy sobie już z tym scalić. I tutaj dajemy po prostu twarz Minimajka, coś takiego. O, coś, no może być. No i to też Field Camera Raw standardowo. I trzeba dodać tutaj parę efektów, żeby to było jaśniej, żeby to było takie, wiecie, po prostu bardziej przejrzyste. Dajemy sobie większą ekspozycję. Tu bawimy się tak, żeby po prostu to na oko nam ładnie wyglądało. O, żeby to było fajnie zrobione. Tutaj teksturkę dajemy bardziej, przejrzystość, usuwanie zamglenia. No i mamy coś takiego. Już tutaj mamy Minimajka. I musimy zrobić po pierwsze tutaj taką jakby linię. Jak możemy tą linię zrobić? Możemy dać po prostu tutaj obrys. Klikamy obrys, mamy obrys, na obrys możemy dać jeszcze cień, no i mamy tą tutaj jakby tą linię białą, która nam przecina. Dobra, teraz musimy zrobić napis bez żadnego layer stylu, łatwy napis do zrobienia. Po prostu usuwamy sobie tutaj wszystko, co jest, piszemy coś takiego, piszemy Google Street View. Coś takiego? Może być, czcionkę możemy na przykład zmienić na, nie wiem, Unisansa, tak standardowo chyba. Myślę, że będzie git Unisans, albo coś takiego. No, Unisans. To jest trochę w dużym odstępie. Jak macie tutaj taki jakby odstęp między dwoma napisami, zaznaczacie sobie oba napisy. Tak, zaznaczamy oba napisy. I moi drodzy, wiecie, co musimy zrobić? Przejść sobie tutaj do właściwości i tu mamy coś takiego automatyczne. I to po prostu sobie dajemy według naszego uznania. Coś takiego. Napis możemy leciutko powiększyć. Tutaj widzimy, że przechodzi leciutko na Minimajka, więc wiecie. Ja tutaj po prostu robię grafikę podobną, żebyście mieli plus minus spojrzenie, jak robić. Dobra, tutaj dajemy nałożenie koloru i tutaj dajemy taki, no, fioletowy. Za fioletowym po prostu dajemy cień. Cień można dać tak, coś takiego. Fajnie to wygląda, pomnóż.
na przykład zwykły cień dajemy, można to bardziej tak rozbić, tutaj jeszcze można dać drugi cień, coś takiego i wtedy wygląda to tak po prostu. Mamy coś takiego i ja od siebie na przykład tutaj dodam jeszcze, żeby ten napis się leciutko świecił. To jest takie mój dodatek do miniaturki, że ja coś dodaję od siebie, żeby to nie było jeden po prostu do jednego i wy też dodajcie. Jak robicie miniaturki na styl kogoś, dodawajcie coś od siebie, żebyście zrobili jakby plus minus swój własny styl. I co jeszcze potrzebujemy? Strzałka PNG potrzebujemy, więc wchodzimy sobie tutaj strzałka PNG, to jest dla każdego dostępne i tutaj tą strzałeczkę dajemy coś takiego. Strzałeczkę powinna wychodzić za tego samochodu, ale to zaraz ogarniemy. Tak zrobimy i ona idzie w minimajka. Ta jest bardziej taka prosta i wiecie jak można zrobić, żeby wychodziła jakby za tego? Tutaj to usuwacie. Aha, tylko trzeba to zrasteryzować. Tak, teraz usuwacie. Jeszcze może tutaj. No i teraz wychodzi jakby za tego. Dobra, tutaj dajemy kolor taki czerwony, można powiedzieć, że czerwony. Zresztą można dać też tego gradient, taki czerwony, ale już zostawmy kolor. Coś takiego, cień wewnętrzny. I cień wewnętrzny, widzę, że tu jest po prostu czarny też. Dajemy czarny, dajemy zwykły, no a jednak nie zwykły. Nakładka, odległość, rozmiar. Jeszcze blask wewnętrzny, o, blask wewnętrzny też nam tutaj pomoże. Dajemy coś takiego i po prostu dajemy tutaj krycie takie. I mamy podobną strzałeczkę, jak jest u Trumby. Jeszcze jeżeli chcemy ją jakoś tak wykrzyknąć, to klikamy na nią Ctrl T, prawym przyciskiem myszki, wypaczenia i ona może na przykład być tutaj jakoś tak bardziej, o, coś takiego, bawimy się tym jak chcemy. Na to też możemy dać po prostu nasz jakieś światełko, ekran, scalić wszystko i pobawić się jeszcze Field Camera Raw i mamy taką miniaturkę, jaką teraz w sumie widzicie na ekranie i możecie powiedzieć, czy wam się podoba, czy nie, co byście zmienili. I to była taka pierwsza, taka jedna chyba z łatwiejszych miniaturek, chociaż widzę, że ci youtuberzy, ci więksi po prostu mają miniaturki takie, no łatwe, po prostu takie łatwe, że przyciągają, ale nie są jakieś skomplikowane strasznie. Dobra, teraz moi drodzy, druga miniaturka. Do drugiej miniaturki potrzebujemy kolejne dwa zdjęcia, czyli zdjęcie, że wow, coś się śmieją oraz drugie to z ujęcia, gdzie one coś tam, wiecie, miały, co się dzieje, nie? Czyli tutaj jest po prostu coś się dzieje, no to robimy coś takiego. Tylko trąby wtedy będzie trochę mniej. Jeszcze mogę to po prostu tak zrobić, a to wtedy brzydko wygląda nienaturalnie. Więc po prostu lepiej będzie, jak tutaj zrobimy to bez trąby. I tutaj będzie na przykład na Marcysie strzałka albo coś takiego. Dobra, i co tutaj robimy? Widzimy, że za każdą postacią jest jakby cień, czyli każdą postać trzeba po prostu wyciąć. Okej, mamy wycięte, scalamy sobie tutaj Marcysie z tymi i za nimi po prostu dajemy tak zwany cień. Cień, tylko cienia można się tutaj leciutko powiem, na przykład rozmiar dać trochę mniejszy, tutaj dać jakieś na przykład jaśnie albo ciemniej po prostu, jakieś tutaj efekty dajemy na ten cień, żeby to było w miarę git, coś takiego, tutaj jakieś rozpięte, jakieś takie te i tu się po prostu bawimy, bo i tak tego praktycznie nie będzie widać, jak miniaturka wygląda tak, więc takich tutaj szczegółów nie widać, nie? Nikt sobie raczej nie będzie przybliżał, a jeżeli nawet będzie przybliżał, to po prostu możemy usunąć takie tutaj rzeczy, tyk, takie niepotrzebne totalnie rzeczy możemy usunąć, ale i tak w miarę nikt tego raczej nie ogląda, chociaż jak sprzedajecie miniaturki i to do portfolio to się przyda, ale takie wiecie, takie rzeczy, takie naprawdę, takie szczegóły, które jakby nie wpływają za bardzo na miniaturkę, można po prostu zostawić, nie? Tutaj to na przykład leciutko można tutaj usunąć te rzeczy, które rzeczywiście jakieś są tutaj może zbyt niechlujne, ale wycięcie tutaj było też nie za jakieś proste, mega fajne, bo u trąby było ujęcie, gdzie Marcysia nie miała tych włosów tutaj rozpuszczonych i no, przejrzystość, jakieś usuwanie zamglenia, coś takiego, żeby oni byli leciutko wyróżnieni. I już są wyróżnieni, widać, że tu są inne postacie, myślę, że oni są tymi ważnymi postaciami i tutaj od razu możemy dać sobie strzałkę, którą wcześniej pobraliśmy i ta strzałka to będzie, no ta poprzednia, tyk, odbij w poziomie, coś takiego, a ja tutaj się nie będę tak po prostu bawił, więc strzałkę możemy dać po prostu z drugiej strony, coś takiego i tutaj, tak, niby to Marcysie zasłoni, no ale z drugiej strony możemy ją jeszcze pomniejszyć, na przykład dać coś takiego i tyk, wychodzi tutaj za rogu. Pamiętajcie, jak już powtarzałem wiele, ale to naprawdę wiele razy w tej serii, wy się bawicie miniaturką i to od was zależy, jak ona będzie wyglądała, czyli ma się wam podobać i ma być klikalne. Takie dwie podstawowe zasady miniaturek. I sobie wszystko tutaj teraz, w sensie to możemy scalić, calutkie scal warstwy, klikamy sobie tutaj obrys i za obrysem dajemy cień. I pod cieniem dajemy nasze dwie koleżanki, coś takiego. Tylko czekajcie, ja chciałbym, żeby one tutaj były dwie, więc jakby to i to po prostu leciutko mogę przesunąć, coś takiego. No i tutaj najważniejsze jest tak naprawdę to. Tu mogą być leciutko ucięte, ale z tym tak naprawdę mniejsza. Dobra, wycinamy je.
Dobra, koleżanki mamy wycięte, ustawiamy jakby na swoim miejscu, tak, klikamy tutaj im, dajemy sobie tutaj cień, cień ten, możemy dać jakiś blask wewnętrzny, na przykład tutaj biały, żeby też się wyróżniały, albo jednak zostawmy ten czarny, tutaj blask wewnętrzny dajemy na przykład coś takiego, żeby było je fajnie widać. Oczywiście Field Camera Raw, ale to zaraz. Na początku bierzemy sobie gumkę i tą gumką usuwamy sobie tutaj to takie białe. Dobra, i może być tak, już to zostawmy. Dajemy Filtr Camera Raw, bardzo fajna rzecz i się znowu bawimy. Cyk, dziewczyny zrobione. I co nam jeszcze jest potrzebne? Emotka, ci PNG, coś takiego. Może będzie coś takiego, czekajcie. O, szukamy, wpisujemy emotka ci. No bo taka jakby tam jest. O, to jest chyba ta emotka. Kopiuj grafikę, wleję grafikę i trzeba ją wyciąć. Oczywiście tutaj mamy z jakiejś strony, ale i musimy to wyciąć dookoła, tu wam zrobię już cięcie. Dobra, tutaj mamy już kolegę wyciętego. Dajemy je za te dwie piękne nasze działchy. Tak, kobitki są, ten jest, jego pomniejszamy i jego sobie dajemy ciut mniejszego, coś takiego, żeby było go widać. Tak. Nawet leciutko w dół. Za nim też dajemy cień oczywiście. Cień. Będzie już ten cień wszędzie. I mamy taką miniaturkę, która wam się już teraz wyświetla na ekranie. Oczywiście już po całym Filtr Camera Raw wszystkim już macie ją pięknie tutaj na ekranie. I tak się to prezentuje. Po prostu jeszcze raz wam to przypomnę. Bawcie się. Jakby jak robicie na kogoś styl, i tak bawcie się i róbcie we własnym stylu, żeby z kogoś zrobić coś swojego, nie? Wtedy będzie najlepiej. A ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, wpiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli. Mi będzie wtedy bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo miło.